Dzień dobry, witam Państwa. Znajdujemy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim, gdzie zaprosiliśmy panią Sylwię Pilucik i pana Mirosława Garbacza, aby przeprowadzili warsztaty z rękodzieła w Karmelu. Skąd ten pomysł? Pani Sylwia i pan Mirosław współpracują z nami od 2 lat, uczestniczą w naszych kiermaszach, w naszych festynach, wystawiają swoje wyroby, które są niezwykle kolorowe, słodkie, przyciągające oczy. Zaproponowano nam, abyśmy nauczyli nasze dzieci, naszych dorosłych właśnie takiego rękodzieła, że takie lizaki można wykonać w domu niewielkim kosztem. Ten pomysł się przyjął, pomimo tego, że są to warsztaty płatne, to w ciągu dzisiejszego dnia nasz ośrodek odwiedzi około 100 osób, więc myślę, że jest to bardzo wymierna liczba, jeżeli chodzi o oddźwięk społeczny tego wydarzenia i na pewno takie warsztaty wywołają uśmiech na twarzach naszych dzieci, no bo któż nie lubi lizaków, od dziecka te lizaki jemy i fajnie jest na pewno wykonać, sprawdzić też swoją manualność, swoją kreatywność, i możemy coś zrobić sami, co potem zjemy.